tu, teraz, z tego miejsca chcę podziękować. Za co? Chcę podziękować za to, co się stanie. Normalnie to dziękujemy za coś, co się już zdarzyło, za coś, co dostaliśmy. Natomiast ja chcę zaczarować energię. Ja chcę zaczarować rzeczywistość. Ja chcę zaczarować eter. Podobno istnieje eter. Tak się kiedyś komuś wydawało, teraz wiem, że chcę zaczarować wszechświat, przestrzeń. Chcę zaczarować los. Chcę podziękować z góry za coś, co się jeszcze nie wydarzyło. Chcę podziękować za najbliższe szkolenie zdrowego myślenia. Ono się odbędzie dopiero za 9 dni, ale ja chcę już dzisiaj za to podziękować. Czemu? Bo dziś dostałem maila, w którym kobieta po ponad roku zauważyła, że mi nie podziękowała i że jej życie przez ten rok wcale się dobrze nie układało i uważam, że istnieje coś niezwykle cennego w tym wszechświecie, które to coś ezoterycy nazywają karmą. I chciałem podziękować temu jabłku, że jest wyśmienite, zanim go jeszcze ugryzę. Ale chcę, żeby to jabłko wiedział, że mu już dziękuję za to, że ma przepyszny smak. A wam dziękuję, wam wszystkim, którzy przyjdziecie na to szkolenie, z góry dziękuję, że się dowiecie, jak można żyć szczęśliwie.